Marta Szymik-Telesz, witam Państwa bardzo serdecznie w naszym kolejnym odcinku programu Odgłosy Góry Zamkowej. Dzisiaj poznamy gitarę, a moim i Państwa gościem jest Jagoda, uczennica Szkoły Muzycznej drugiego stopnia w Cieszynie. Dzień dobry. Dzień dobry. Jagoda, powiedz nam, dlaczego wybrałaś akurat gitarę? Gitara to jest bardzo popularny instrument, ale dlaczego akurat ta gitara? Bardzo mi się spodobał dźwięk i utwory, a u mnie gitara zawsze od małego była w domu i tata we mnie zaszczepił taki chęć do gitary. Gitara zawsze była w domu, a był jakiś inny instrument też, na którym próbowałaś, a potem jednak się na tą gitarę zdecydowałaś? Nie. Od razu gitara. Od razu gitara. Jak długo uczysz się już grać na tej gitarze i co jest dla Ciebie takim największym wyzwaniem? Uczę się już 7 lat i wyzwaniem jest granie na koncertach, a wiadomo, że też dużo tu jest innych zajęć, ale tak daję radę. A może jakieś ciekawostki na temat tego instrumentu zdradziłabyś nam, naszym widzom? Gitarzyści muszą mieć odpowiednią długość paznokci w jednej ręce i muszą bardzo dbać o te paznokcie, ponieważ jak się złamią, to jest po graniu. To jest problem i trzeba przedłużać. Tak. Jagoda, jaki utwór nam dzisiaj zagrasz? Zagram dzisiaj preludium Jana Sebastiana Bacha. No to w takim razie słuchamy. Thank you.